4 października o godzinie 10:30 na Polnej policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o kradzież radioodtwarzaczy i akumulatorów. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 11 września 2011 roku do komisariatu policji w Czerniewicach zgłosił się właściciel jednego ze złomowisk samochodowych i złożył zawiadomienie o kradzieży dwóch sztuk radioodtwarzaczy i 12 akumulatorów. Łączne straty zostały oszacowane na kwotę 860 zł. Czynności prowadzone przez policjantów w tej sprawie doprowadziły do podejrzanych. Trzech z nich ma 18 lat, a czwarty sprawca jest o rok starszy. Mężczyźni 4 października usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi odpowiedzialność karna do 5 lat pozbawienia wolności. Nie byli wcześniej notowani. Skradziony sprzęt został odzyskany. Sprawcy ukryli go na swoich posesjach. O godzinie 19:35 na Ujeckiej doszło do kolizji drogowej. Kierujący Volkswagenem Golfem 24-letni mieszkaniec gminy Tomaszów nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w poprzedzającego go Fiata Pandę, którym kierował 24-letni mieszkaniec gminy Grabice. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że ma on w organizmie 1,8 promila. Ponadto Volkswagen Golf nie posiadał aktualnego ubezpieczenia. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Tomaszowa. O godzinie 15:10 na K8 doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący Citroenem 23-letni obywatel Węgier nie dostosował prędkości do warunków ruchu i wjechał w poprzedzającego go Opla, którym kierował 26-letni mieszkaniec Katowic. 6 października o godzinie 22:20 dyżurny naszej komendy policji otrzymał informację o kolizji drogowej zaistniałej w Jakubowie. Po przyjeździe na miejsce policjanci zauważyli pojazd marki Seat i jego 21-letniego kierowcę. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, kierujący nie dostosował się do znaków drogowych świadczących o zamknięciu drogi. Jak twierdził, nie zauważył znaku i wjechał w pryzmę piachu. O godzinie 18:10 w gminie Rzeczyca 20-letni mężczyzna kierując DU potrącił jadącego na rowerze 8-letniego chłopca. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 8-letnie dziecko wyjechało z drogi podporządkowanej wprost pod jadący pojazd. Na skutek zderzenia chłopczyk z obrażeniami ciała został przetransportowany do łódzkiego szpitala. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Czerniewic. Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego, w szczególności kierujących pojazdami, jest jednym z najistotniejszych czynników zwiększających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 7 października tomaszowscy policjanci realizowali wzmożone działania pod nazwą Jadę Trzeźwo. Razem z policjantami do akcji przyłączyła się młodzież z 2 Liceum Ogólnokształcącego z księdzem Grzegorzem Hirkiem z parafii Świętej Rodziny. Policjanci dokonywali kontroli pojazdów, następnie każdy z kierowców był badany na zawartość alkoholu. Kierowcy po kontroli drogowej w ramach działań profilaktycznych przechodzili pomiędzy słupkami z założonymi alkogoglami, które pokazują, w jaki sposób nasze wzroki, nasza koordynacja wzrokowo-ruchowa zmienia się po alkoholu. Oprócz kierowcy z możliwości założenia alkogogli korzystali pasażerowie pojazdów. Alkogogle pokazują, w jaki sposób zmienia się ostrość widzenia i koordynacja ruchowa po spożyciu alkoholu. Za ich pomocą możemy zobaczyć, jak zmniejsza się szybkość reakcji oraz jakie problemy pojawiają się, kiedy chcemy dostrzec szczegóły na drodze. Przeprowadzone za ich pomocą ćwiczenia pokazują, że nawet niewielka ilość wypitego alkoholu powoduje błędną ocenę odległości i szybkości. Test z alkogoglami udowadnia również, że niezależnie od posiadanego doświadczenia, wieku, płci, po spożyciu alkoholu wszyscy stają się gorszymi kierowcami. Nie było żadnego uczestnika, który podczas próby przejścia w alkogoglach nie strąciłby słupka. Percepcja w alkogoglach jest zbliżona do takiej, gdy osoba ma 2 promile we krwi. Mamy nadzieję, że tego typu akcje uzmysłowią kierującym, iż nie warto wsiadać za kółko po pijanemu. 8 października o godzinie 23:30 pracownik jednej z tomaszowskich pizzerii, realizując telefoniczne zamówienie, zawiózł 2 pizze na ulicę Farbiarską. Na miejscu czekały na niego 3 młode osoby. Kiedy pokrzywdzony wysiadł z samochodu z zamówionym jedzeniem, jedna z stojących osób przytrzymała go, natomiast pozostali groźbami zażądali wydania pizzy i pieniędzy, które pokrzywdzony miał przy sobie. Mężczyzna, obawiając się napastników, spełnił ich żądania. Oddał 2 pizze o wartości 55 zł oraz pieniądze w kwocie 190 zł. Sprawcy wraz z łupem uciekli, natomiast pokrzywdzony powiadomił policję. Kryminalni, znając rysopis napastników, już po 1 godzinie w okolicy miejsca zdarzenia zatrzymali rozbojarzy. Mężczyźni byli wcześniej notowani. W chwili zatrzymania mieli w organizmie prawie 1 promil. Pieniądze skradzione pokrzywdzonemu w części zostały odzyskane. Niestety pizzę zdążyli zjeść. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
8 października o godzinie 21 na Szerokiej w okolicy Paszkowskiego miało miejsce potrącenie pieszego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 33-letni mężczyzna wtargnął pod jadącego do Ulanosa, którym kierowała 28-letnia kobieta. Pieszy z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. 9 października o godzinie 13.10 na drodze Popielawy-Rokiciny doszło do wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Citroenem 34-letni mieszkaniec Łodzi podczas manewru wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności, na skutek czego kierowany przez niego pojazd dachował, następnie uderzył w drzewo. Kierowca oraz trójka pasażerów w wieku 29, 32 i 3,5 lat trafiła do szpitala. 29-letnia kobieta śmigłowcem została przetransportowana do Łodzi. Dziecko również karetką zostało przewiezione do Łodzi. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Rokicin. O 21.20 w Spale policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Kia. Kierujący pojazdem 52-letni mieszkaniec powiatu rawskiego miał orzeczony sądownie zakaz prowadzenia pojazdów. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że ma on w organizmie ponad 2 promile. Natomiast samochód, którym kierował, nie posiadał aktualnych badań technicznych. Do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego dochodzi najczęściej w okresie od października do stycznia, kiedy aura jest niesprzyjająca i wcześniej zapada zmrok. 7 października tomaszowscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania pod kryptonimem Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, poświęcone bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Policjanci zwracali w szczególności uwagę na poruszanie się pieszych w miejscach, gdzie nie ma chodników oraz stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych do 15 roku życia, poruszających się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Podczas kontroli rowerzystów mundurowi szczególną uwagę zwracali na obowiązkowe oświetlenie. W ramach akcji funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim ukarali mandatami karnymi 9 pieszych, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych. 4 mandaty były wystawione dla kierujących rowerami, a 17 rowerzystów zostało pouczonych. Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierującego rowerem. Mundurowi wystawili 3 mandaty na kierujących pojazdami, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszym. W czasie działań policjanci rozdawali elementy odblaskowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Były to kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe i zestawy oświetleniowe.